Narysuj okrąg o równaniu x kwadrat plus y kwadrat plus 6x plus 4y plus 12 i to wszystko jest równe 0. No i narysuj, to znaczy doprowadź środek do środka. No i jeszcze tu możemy promień zmieniać, czyli musimy znaleźć środek i promień okręgu zadanego tym równaniem. Więc ja przekopiowałem to równanie do mojego notatnika. Tu mam to równanie. No i teraz przypomnę, jak wygląda równanie okręgu o zadanym środku i promieniu. Czyli jeżeli mamy AB, punkt o współrzędnych AB, i to ma być środek naszego okręgu, środek, a R to niech oznacza promień, to równanie okręgu jest następujące. X minus A do kwadratu plus Y minus B do kwadratu i to jest R kwadrat. No i to równanie właśnie mówi, że kwadrat odległości punktu o współrzędnych xy od punktu o współrzędnych AB jest właśnie równy r kwadrat. No więc naszym celem jest doprowadzenie tego równania do takiej postaci i uczynimy to metodą dopełniania do kwadratu oddzielnie wyrazów zawierających x i y. Czyli teraz przechodzimy do naszego równania. Więc najpierw bierzemy wyrazy, które mają x, tak? Czyli będziemy mieli x kwadrat plus 6x plus właśnie tutaj coś będziemy musieli dodać po to, żeby otrzymać kwadrat pewnego wyrażenia plus. No i teraz człony zawierające y, czyli to i to, czyli y kwadrat plus 4y plus coś, zaraz zobaczymy. No, mamy plus 12 i to równa się 0. No właśnie, i co teraz tutaj musimy zrobić, żeby mieć pełen kwadrat? To przypomnijmy sobie, co to jest x plus a do kwadratu. To jest x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat. Wobec tego tutaj 6x to jest 2, czyli to 6, to tutaj można napisać, że to jest 2 razy 3x. To teraz popatrzymy, że to a powinno być 3. No dobrze, czyli tu chcę dodać a kwadrat, czyli 9. No ale jeżeli chcę, żeby to równanie było zachowane, to nie mogę tak po prostu po jednej stronie dodać 9, to muszę i po prawej stronie dodać 9. I podobnie tutaj, spójrzmy na ten y. 4 to jest 2 razy 2. Y, czyli powinienem dodać kwadrat dwójki, czyli 4. I znowuż, no nie mogę tak po prostu dodać, więc muszę dodać tutaj też czwórkę. No i teraz porównując to wyrażenie z tym, widzę, że tu mam tak x plus 3 do kwadratu plus y plus 2 do kwadratu. No i teraz od obu stron odejmuję 12, czyli dostaję 9 plus 4 minus 12, czyli 1. Wobec tego tak, promień widzę, że jest 1, czyli R jest równe 1 i to jest to. Natomiast współrzędne środka, środek, jaki ma współrzędny środek? No, tu jest x minus a, czyli tutaj mam x plus 3, czyli współrzędna x środka to jest minus 3, a współrzędna y środka to jest minus 2. No dobrze, czyli środek minus 3 minus 2, promień 1. Wracamy do naszego zadania. Minus 3 minus 2, tak? X był minus 3 minus 2 i promień 1, tak? O! No i sprawdźmy odpowiedź. Doskonale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.